grup numer 1, który reakcjonuje pani Barbara Żorzyńska. Projekt uchwały w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie przy ulicy Szpitalnej 11. Rada również opiniuje się pozytywnie wniosek w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kategorii B i C w sklepie spożywczym przy ulicy Szpitalnej 11 w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: projekt uchwały stanowi realizację zapisów statutu dzielnicy pierwszej Stare Miasto. Jest odpowiedzią na pismo Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Mogę dodać, że jak zwykle przed podjęciem decyzji, przed komisją, ponieważ ja byłam po raz pierwszy, robię to swoją kolegę, który poszedł, zobaczył, sprawdził, podaliśmy opinię pozytywną, pozwoliłam sobie jeszcze kilka dni temu również przejść, rozmawiałam z panią, którą zresztą tutaj dzisiaj u siebie mamy, panią Grażyną Cieślą. No i chciałam państwu powiedzieć, że jestem zaskoczona, bo mieszkam w centrum, a nie do końca posiadałam wiedzę. Mianowicie pani pracuje w sklepie 23 lata, od 20 lat prowadzi alkohol. Poszukałam sobie, polecam państwu w internecie witaminka SC, sklep pani Grażyna Cieśla. Bardzo ciekawe informacje, pozwolę sobie tylko kilka państwu przytoczyć cytatów. W momencie, kiedy była podwyżka czynszów, klienci sklepu spożywczego przestali być anonimowi. Każdego dnia przychodzili stali bywalcy, pytali o przyczynę, wspominali historie związane z lokalem, a przede wszystkim deklarowali wsparcie. Później sklep spożywczy Witaminka na ulicy Szpitalnej 11 to prawdziwa perełka w kategorii długoletniej działalności w obrębie ścisłego Krakowa. Później też, o czym nie wiedziałam, że sklep znajduje się tam od 1928 roku. To już taka historyczna ciekawostka od momentu powstania kamienicy. Świetne stare zdjęcia, polecam. Następnie pani, gdzie to było? Ma na następnej stronie, że właścicielka cieszy się doskonałą opinią jako pedagog surowy, wymagający, sprawiedliwy. Dyrektorzy okolicznych szkół zawodowych i technicznych przysyłają na szkolenie najbardziej problematycznych uczniów i tak dalej, i tak dalej. Można by same dobre rzeczy. Oczywiście jak zwykle przepytałam Straż Miejską i Policję, nie było żadnych zgłoszeń, żadnych podjętych interwencji w związku ze sprzedażą alkoholu. Wniosek trafił do nas, ponieważ powiedzmy, no prawie po drugiej stronie znajduje się liceum, a właściwie nie liceum, tylko internat, ponieważ liceum znajduje się na ulicy Jana, a tu jest tylko internat sióstr Prezentek, z którymi również rozmawiałam. Siostry nie tylko nie mają nic naprzeciwko sprzedaży alkoholu, ale wręcz popierają i są za naszą chciałam. Wiecie, co chciałam powiedzieć? No to jest przesadne. Po prostu bardzo śmieszne. A, no, już się słyszymy. Też nie, chodzi o to, że się oczywiście wyraziłam, ja wiem, o co chodzi. Nie mają wiecie, o co nie mogę. A powiedziałam, popierają, dlatego że wybiegłam myślę w przód, mianowicie do wniosku, który pani składała do Urzędu, do Wydziału Spraw Administracyjnych, wpłynęło również pismo podpisane przez mieszkańców kamienicy, właśnie z poparciem dla pani. Także jako komisja uważamy, że jak najbardziej opinia powinna być pozytywna. Myślę, że chyba państwo nie mają zastrzeżeń. Pani jest. No właśnie, Wojtek mi to. To pismo, ale mieszkańcy. Nie. Pismo pani przekazała do Urzędu, do Wydziału Spraw Administracyjnych. Lokatorzy. Przedłużenie. Tak, przed nami to sprawa pani jest Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto państwa chce zabrać głos? Jeśli chcecie państwo przepytać, jest pani. Proszę. Nie, no, ja mam jedno pytanie jeszcze od z nami z kościół na Szpitalnej. Nie, kościół jest daleko. Tu chodziło właśnie niby o to liceum, które tak naprawdę to nie jest liceum, tylko jest kościół. Ale jest dalej, kościół jest dalej, ponad 50. Ale tutaj właśnie ze względu na ten, na lokalizację tego niby liceum. A tak jak mówię, to nie jest liceum, i rozmawiałam osobiście z siostrą przełożoną, przez nie mają absolutnie nic na przeciwko sprzedaży alkoholu. Wszystkie moje zdanie na pewno jest na mimo wszystko pozwolę sobie jeszcze raz zaoferować do radnych. No, uważam, że trzy sklepy alkoholem na ulicy, długości Gisla, to jest maks, co powinno być.
No nie musi być w sklepach, bo wolę, to nie musi być w sklepach, bo wolę co chwilę, czy każdy spożywczy w sklepie musi być w sklepie. Ten sklep na początku nie był, znaczy był sklepem spożywczym, nie był sklepem dodatkowym. Że on ma taką długą historię, no to początkowo to był sklep, ale nie, ale nie pani, ale ja mówię wcześniej. W związku z tym, ale nie jest z alkoholem. No ale między innymi z alkoholem. No, ale dlatego by nam szersze powiedzieć. Ja rozumiem, ale no, ja generalnie to wiele nie jestem przeciwnikiem, więc ja tak myślę. Głosujemy. Proszę. Proszę. Ja mam pytanie uprzejme do pani. Ponieważ to nie tylko tutaj, z tego co zrozumiałam i z tego co na komisji było przedstawione, z tych pism kierowanych do komisji, również pani prowadzi sklep innych artykułów spożywczych i cieszy się pani głównie dlatego doprowadzenia, że pani stan klienci, po prostu jeżeli zachodzi potrzeba, czy brakuje im pieniążków, wiadomo, że różnie to bywa, ma pani również i ubogich, tak powiem, klientów. Czy pani, że tak powiem, służy, taka opinia przynajmniej o pani panuje, ja chciałam to zapytać grzecznie, czy pani to potwierdza osobiście, że przychodzą i na przykład pani tam, tak powiem, na zeszyt, na kreskę, kolokwialnie mówiąc też, użycza. Tego ustawy nie wolno dawać. Ale pan to robi, pan się nie może. Ja wiem, ale... Następne pytanie. Na masło czy na kim? Masło, czy na kim? Czarne rzeczy, że nie ciągle... Alkohol w ogóle w nasz sklep, ja jestem nie od 20 lat, tylko od 1972 roku. Tam przyszłam jako uczennica, dokładnie. A później właśnie w 1991 przejęłam jako na prowadzenie działalności gospodarczej. Przede wszystkim tam są owoce i warzywa. Jak państwo jesteście przecież... Sama nam to wskazuje. Właśnie. Z pierwszej dzielnicy to chyba sklep nasze. Przede wszystkim są owoce i warzywa. Ja, jeżeli chodzi o te właśnie alkohole, to przecież nie wprowadzone już od razu, tylko ze względów ekonomicznych. Ja mówiąc szczerze, jakby mi ktoś ściął czynsz do połowy, nie ma sprawy. Ale to jest... Nie utrzyma się. Zresztą zostaliśmy się tylko sami. Dziękuję bardzo, proszę pani. Na zakończenie chciałam tylko podkreślić, że do sklepu witaminka jak się wchodzi, to pierwsze to widzi się właśnie te warzywa, słodycze i drobne artykuły spożywcze, natomiast alkohol jest w bocznej części sklepu, także on nie rzuca się w oczy. W związku z tym jest to, co pani mówi, został wprowadzony ze względów ekonomicznych dla podniesienia czynszu. Bez łachowe i zgłaszam wniosek. Bez względu na to, co dziękuję bardzo. Wniosek formalny. Kto z państwa jest za zamknięciem dyskusji? Nie ma takiego wniosku formalnego. 15 osób jest za zamknięciem dyskusji. Nie ma. Kto z państwa jest przeciw? Nie ma dyskusji. Nie ma wniosku formalnego. Nam ktoś wstrzyma? To się wstrzyma. To jest znowu sprzecznie z regulaminem. To jest wniosek o zamknięcie dyskusji. No to trzeba było normalnie powiedzieć. Nie ma wniosku o zamknięcie dyskusji. Nie można prowadzić wniosku, którego nie ma. No, w statucie nie ma takiego wniosku. Czego? O zamknięcie dyskusji. Nie ma takiego formalnego wniosku. Nie ma, no po prostu nie ma. Tak zwany skrót myślowy, panie Krzysztofie. No, nie szkodzi, ale jeżeli mnie to wypunktowano poprzednim razem i zwrócono mi w taki sposób uwagę, no to proszę się tego nie trzymać. Powtórz to jedno słowo. Zgłaszam wniosek o zamknięcie listy mówców i dyskusji. No nie mówię dyskusji, bo nie ma. Nie zakończenia dyskusji. To zapraszamy do głosu. Nie wszyscy. Kto jest za zamknięcie listy mówców? Forest 2, odcinek 3.
16 osób jest za. Kto z Państwa jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzyma? 16 jest za, wszyscy zero wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Przystąpimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Kto się osób jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. 18 za, przeciw, jedna osoba wstrzymała się. Dziękuję bardzo.